3 maja z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Polacy Lwowa, a także przedstawiciele organizacji polonijnych Obwodu Lwowskiego, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, a także pielgrzymi z Polski zgromadzili się na wspólnej mszy świętej w Bazylice Metropolitalnej, aby modlić się za swoją ojczyznę. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Przypomnę, że 3 maja Kościół katolicki obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione w Polsce w 1923 roku przez papieża Piusa XI. W swoim kazaniu metropolita lwowski powiedział, że w najtrudniejszych okresach wierni, a Polacy w wyjątkowy sposób, zwracali wzrok ku Matce Bożej i błagali Bogu Rodzice o jej wstawiennictwo. Po zakończeniu mszy świętej lwowscy Polacy tradycyjnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Umiłowani bracia i siostry, uroczystość, która gromadzi nas dzisiaj w lwowskiej katedrze, jest bardzo podniosła. Jesteśmy tutaj jak każdego roku i poprzez całe wieki, by uczcić kogoś niezwykle bliskiego. Matkę Boga, która jest równocześnie naszą matką. Jakże wyraźnie podkreślił jej niezwykłość król Jan Kazimierz, gdy 1 kwietnia 1656 roku pod szczególnym natchnieniem i za zgodą senatorów i wszystkich stanów Królestwa Polskiego wypowiedział słowa: Wielka Boga Człowieka, Matko, Najświętsza Dziewico. Z Boga Prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Módlmy się w intencji zakończenia wojny w Ukrainie za rządzących, żołnierzy i wszystkich obywateli. Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.